chciałabym opowiedzieć o dopiero opublikowanym zupełnie niedawno, bo parę lat temu, dramacie Gabrieli Zapolskiej pod tytułem Nerwowa awantura. Wydanym w 2012 roku właśnie w Katowicach, w zbiorze niedrukowanych do tej pory dramatów Gabrieli Zapolskiej, znalazła się Nerwowa awantura. O sztuce składającej się z trzech aktów, wystawionej w marcu 1912 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie, Zapolska w liście do Stanisława Janowskiego z 9 marca tego samego roku wyjawiała. W 3 dni napisałam sztukę, Nerwową awanturę, aby nią choć w części wynagrodzić sobie niepuszczenie przez cenzurę kobiety bez skazy. Wystawianie sztuki przygotowywały równocześnie dwa teatry w Krakowie i w Lwowie. Pisarka włożyła wiele wysiłku, by dramatowi, którego bezlitosnej krytyki się obawiała, zjednać przychylność przynajmniej części recenzentów. Prośby o dobre przyjęcie, podtrzymanie Nerwowej awantury wystosowała do Ludwika Szczepańskiego, redaktora krakowskich Nowin dla Wszystkich. Pełen kokieterii list wysłała również do redakcji Naprzód, a o łaskawe przyjęcie zabiegała również u Wilhelma Feldmana. Jednak mimo starań, osobistego współreżyserowania Nerwowej awantury we Lwowie, zabiegów prawie dyplomatycznych i kokietowania recenzentów, sztuka nie zebrała dobrych opinii. Recenzenci zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie podkreślali przede wszystkim marionetkowość głównych bohaterów, chaotyczność w operowaniu efektami scenicznymi, nieprawdziwy obraz Riviery, która w sztuce Zapolskiej jest ponura, przygnębiająca i pozbawiona uroku. Pojawiły się także zarzuty, że występująca w dramacie Peruwianka, która okazała się galicyjską Żydówką z Drohobycza, jest postacią całkowicie nieprawdopodobną, a tym samym sztuczną. Jej wprowadzenie do dramatu uznano za zabieg naiwny. Recenzenci pytali, ileż Peruwianek zabawiało się w kasynach francuskiej Riviery. Pomysł wprowadzenia egzotycznej kokoty docenił natomiast Boyże-Leński, który przyznał, że rzeczywiście jest on bardzo wymyślony, ale daje niezwykły efekt, zwłaszcza gdy demoniczna Żydówka w przebraniu Peruwianki odzywa się, tu cytat, odzywa się do urodziwego bohatera najczystszym kaźmierskim akcentem, mówiąc: oddaj mi pan moje bransoletkie. Jak zauważa w posłowie Jan Jakubczyk, redaktor wydania niedrukowanych dramatów Gabrieli Zapolskiej, pisarka niejako wyprzedziła swoją epokę, zwracając w dramacie uwagę na ważne fakty, mające do dziś istotny wydźwięk, czego ówczesna krytyka nie umiała dostrzec. Teza, że przyjęta przez recenzentów aksjologia przed 100 laty skutkowała zbyt jednoznacznymi ocenami, a tym samym uproszczonymi, wydaje mi się bardzo słuszna. Z pewnością z taką szablonową, niesprawiedliwą oceną spotka się Peruwianka, będąca chyba najbardziej barwną, oryginalną i budzącą kontrowersję postacią Nerwowej awantury. Dwa słowa o fabule powiem. Peruwianka jest jedną z osób bawiących w hotelu w Monte Carlo, do którego przyjeżdża Utracjusz, Hochstapler i oszust Stanisław Frankowski. Towarzyszy mu kochanka Maria, była nauczycielka jego dzieci, z którą uciekł z należącego do jego żony majątku na rosyjskim Podolu. Frankowski nie ma pieniędzy ani perspektyw na ich zdobycie, nękają go wierzyciele, grozi mu więzienie, a jedyną szansą na poprawienie sytuacji, jedyną szansę upatruje właśnie w ruletce. Przegrywa wszystko, ale znajduje pocieszenie u boku Peruwianki, która towarzyszy notariuszowi Kozaneckiemu. Ta flirtuje z Frankowskim, nęcąc go przymiotami swojej urody i majątku, a w końcu wyznaje mu, że jest Żydówką. Proponuje, by wyjechał z nią do Paryża, gdzie planuje otworzyć ekskluzywny dom gry. Historia jednak kończy się tragicznie. Maria, do której Peruwianka przychodzi z radą, by zostawiła Frankowskiego, wpada w szał i zabija kochanka strzałem z pistoletu. Przełom wieków XIX i XX to czas, w którym dyskusja o roli kobiety, kwestiach jej praw społecznych i politycznych, możliwościach edukacyjnych i zarobkowych stają się wyjątkowo żywe. Wizerunek kobiety w sztuce i literaturze rozszczepia się na dwa skrajne obrazy. Z jednej strony pojawia się kobiety świadome i dojrzałe intelektualnie, a z drugiej takiej, która jest ucieleśnieniem demonicznej siły i obcości jednocześnie. Ta inna kobieta poprzez swoją seksualność i zwierzęcość stanowi zagrożenie dla porządku męskiego. Do postaci Peruwianki zdaje się pasować diagnoza postawiona kobietom przez mizogina Otto Weningera, który w wydanej w 1903 roku niezwykle popularnej w całej Europie pracy Płeć i charakter definiował kobiecość w ten sposób. Istota doskonale kobieca nie zna ani logicznego, ani moralnego imperatywu, a także nie posiada osobowości ponadzmysłowej. Kobieta, mówiono za Weningerem, jest jako pozbawiona podmiotowości, kieruje się w życiu instynktownym popędem, co de facto sytuuje ją w świecie zwierzęcym. Jest jednostką niesamodzielną, nieautonomiczną, alogiczną i amoralną, w związku z czym umie manifestować swą tożsamość wyłącznie poprzez ciało.
Peruwianka zdaje się doskonale realizować to wyobrażenie o kobiecie całkowicie pozbawionej zasad moralnych. Zarabia ciałem, świadcząc usługi seksualne, oszukuje swoich współtowarzyszy, nie zdradzając prawdziwej tożsamości, ukrywa znajomość polskiego, traktuje ludzi instrumentalnie. Frankowski interesuje ją o tyle, o ile jest w stanie pomóc jej w interesach. O jej demoniczności świadczą przymioty ciała. To, jak pisze Zapolska, typowa francuska kokota, silnie czarna, silna brunetka, ubrana wspaniale, milcząca i nieruchoma. Twarz jej ma pozór sfinksa, czasem tylko zaczepiona, zdawkowo się śmiecha, obwieszona wspaniałą biżuterią, nadzwyczaj wypielęgnowana, ale nie rasowa. Choć Peruwianka wydaje się być postacią jednoznacznie negatywną, trudno pominąć kwestię jej trudnych doświadczeń życiowych. W rozmowie z Frankowskim wyznaje: ja znam ludzi na wskroś, oni mnie dość nadeptali, a jak oni mnie deptali, to ja się na nich patrzyła i tak, jak się nauczyłam wiedzieć, co oni warci. Milczenie i egzotyczna maska stanowią jej oręż w walce z nieprzychylnym kobiecie światem. Mężczyźni towarzystwa często mówią o niej jako przedmiocie, traktują raczej jak egzotyczne zwierzę, maskotkę niż człowieka. Dziennikarz Dalkę pyta Peruwiankę: co, czarna biedo? Dla notariusza żadne przymioty osobowości jego towarzyszki nie mają znaczenia. Postrzega ją tylko poprzez egzotykę jej pochodzenia i urody. Jednocześnie, co podkreśla notariusz, kobieta zachowuje się bardzo przyzwoicie, zawsze milczy, mówi o niej arystokratka. Peruwianka mimo to w oczach współtowarzyszy nie zasługuje na szacunek, ponieważ jest prostytutką. Maria mówi o niej, że jest to istota z błota, kałuży. Notariusz Kozanecki jest przekonany, że jego towarzyszka pochodzi z królewskiego rodu albo co najmniej z wysoko urodzonej peruwiańskiej rodziny, co w jego oczach dodaje jej zdecydowanie prestiżu. Można przypuszczać, że tylko dzięki temu jest tolerowana przez polskie towarzystwo na Rivierze. Choć recenzenci zarzucali Zapolskiej, że postać Peruwianki jest całkowicie nieprawdopodobna i tym samym stanowi w dramacie element niemal fantastyczny, to z dzisiejszej perspektywy nie wydaje się ona już tak egzotyczna. Z drugiej strony można też przypuszczać, że zarówno dla współczesnego czytelnika dramatu, jak i dla krytyków nerwowej awantury nie do końca czytelny był i jest szerszy kontekst związany z trudnym położeniem, w jakim znajdowały się kobiety należące do najbiedniejszych galicyjskich mas, w tym Żydów. W 1901 roku działaczka na rzecz praw żydowskich kobiet, Berta Pappenheim, która zresztą zasłynęła dzięki Freudowi jako jego pacjentka Anna O., wygłosiła wykład na temat rzekomej niemoralności Żydówek. Ówcześnie powszechnie panująca opinia głosiła, że wszystkie one trudnią się prostytucją nie tylko w Galicji, ale także w Niemczech i w Austrii. Pappenheim przekonywała jednak, że oddawanie się prostytucji nie wynikało z ich wrodzonego, naturalnego braku moralności, a jej przyczyn należy doszukiwać się w ciemnocie, potwornej nędzy i fatalnych warunkach życia. Pappenheim wcześniej odbyła podróż po Galicji, w której towarzyszyła jej rosyjska ekonomistka Sara Rabinowicz. Działaczki miały za zadanie na zlecenie żydowskich organizacji dobroczynnych dokonać oceny krytycznego położenia żydowskich mas i zdać z tego sprawozdanie, przepraszam. Efektem tych peregrynacji był przede wszystkim raport o położeniu żydowskiej ludności w Galicji, wrażenia z podróży i propozycje w sprawie poprawy warunków bytowania, w którym Pappenheim i Rabinowicz zwróciły także uwagę na niezwykle poważną i powszechną w Galicji kwestię handlu kobietami, jak również powiązały je z emigracją. Ucieczki z monarchii austro-węgierskiej do Ameryki miały wtedy charakter masowy. Wiele kobiet skruszonych propozycją pracy w roli opiekunki czy służącej w zamożnych domach godziło się na wyjazd, nie zdając sobie sprawy, że celem ich podróży nie jest dobrze płatna posada, ale dom publiczny. Jak twierdzi Martin Pollock, niektóre kobiety najpierw nie zdawały sobie sprawy, że po przyjeździe do nowego kraju będą pracowały jako prostytutki, ale z powodu młodzieńczej naiwności ulegały iluzji beztroskiego życia. Część z nich trafiła do Ameryki Południowej. Zapolska zapewne doskonale zdawała sobie sprawę z sytuacji najbiedniejszych żydowskich mas, z powszechności prostytucji wśród biedoty żydowskiej i szansy, jakiej upatrywały w emigracji. W tym kontekście żydówka, prostytutka nawet w kamuflażu peruwiańskiej księżniczki nie wydaje się już taka nieprawdopodobna. Zapolska nie pierwszy raz korzysta z efektu maski, dzięki której jej bohaterka może ukryć swoją prawdziwą tożsamość. Główna kobieca postać ze szkicu powieściowego Antysemitnik przybiera włosko brzmiący pseudonim artystyczny Irma Pasmantieri, co pozwala jej ukryć żydowskość. O tym, że Irma jest Żydówką, czytelnik dowiaduje się nie od razu i nie wprost. Podobnie jak jest w przypadku Peruwianki, która wyjawia prawdę o swojej tożsamości jedynie Frankowskiemu. Pyta go retorycznie: czemu się pan dziwi? Tu nie ma się czemu dziwić. Gdybym ja nie podała się za Peruwiankę, to nikt by na mnie nie patrzył. A tak, ja mam powodzenie i tu, i w Paryżu.
Notariusz wielokrotnie nazywa Peruwiankę Tapadą. Nie do końca wiadomo, czy to jej nazwisko, czy przezwisko nadane kobiecie przez Kozaneckiego. Słowo Tapada oznacza po hiszpańsku zakryta. To także nazwa stroju będącego pozostałością obecności Maurów w Hiszpanii. Składają się na niego długa spódnica i skrywająca twarz chusta, upinana w ten sposób, że odkryty pozostaje zaledwie mały trójkąt z widocznym jedynie okiem. W peruwiańskiej stolicy wśród emigrantek hiszpańskich zrodziła się nawet moda na noszenie tapady, która przywodziła na myśl stroje muzułmańskich kobiet. W XIX wieku podkreślano zmysłowy i tajemniczy charakter stroju, stanowiący rodzaj gry zakrywanie i ujawnianie. Przebranie pozwala Peruwiance zyskać prestiż, choć wiąże się z wyrzeczeniem tożsamości. To sposób na wyjście nie tylko z kasty, ale także sięgnięcie wyżej, ponad to, co oferowała asymilacja, czyli życie na pograniczu między dwoma światami. Żydówki niezwykle rzadko stawały się pełnoprawnymi członkiniami społeczeństwa, do którego aspirowały. Tymczasem Peruwianka mówi do Frankowskiego: czego pan, czeka pana jedwabne życie? Pan będzie swobodny jak ptak w tym Paryżu. Co pan będzie jechał gnić do tej Galicji? Ja, kobieta, Żydówka. A jakbym się udusiła, jakbym miała do Drohobycza z powrotem wrócić. Elementem kamuflażu Peruwianki staje się paradoksalnie także jej ciało. Jest to o tyle zaskakujące, że odmienność żydowskiej fizjonomii należała do najważniejszych elementów antysemickich wyobrażeń o Osjuden oraz niezasymilowanych Żydach w Polsce. Idea specyficznego żydowskiego wyglądu zyskała na znaczeniu podczas przejścia od kształtowanego w chrześcijaństwie antyjudaizmu do nowoczesnego antysemityzmu rasistowskiego. Różnice między Żydami i nieżydami, dotychczas określane według kryteriów religijnych, były odtąd lokalizowane głównie w ciele i uważane za niezmienne. Tymczasem Peruwianka z żydowskich cech swojej fizjonomii robi użytek. Czarne włosy i charakterystyczny kształt nosa, które stanowiły powód powszechnej stygmatyzacji, teraz okazują się walorem. Tapada podkreśla, że jej semickie cechy pomagają jej, bo dzięki nim w ogóle może udawać Peruwiankę, nie tracąc sprzed oczu powziętych celów. Mówi do Frankowskiego: Peru to daleko, gdzieś za oceanem. Czy ja wiem? Ale to nie można sprawdzić. A ja czarna i mój żydowski nos do tego pasuje. I tym ja dobre interesy robię. Tu nikt nie wie, kto ja jestem. Jak zauważa Bożena Umińska, kwestia kobieca na przełomie wieków przypomina nieco kwestię żydowską, skłaniając męską część społeczeństwa do zastanowienia się, czy nowy wyemancypowany typ kobiety może zasymilować się. Ta dwoistość dotyczy jednak przede wszystkim kobiet nieżydówek, dla których pozytywistyczne idee emancypacji miały być biletem do lepszej przyszłości. Żydówki muszą przejść drogę dwa razy dłuższą, najpierw opuścić kastę, a potem pokonać ograniczenia, które społeczeństwo przez wieki narzucało słabej płci. Peruwiance udaje się te bariery pokonać, zarówno te bariery społeczne, jak i psychiczne pokonać. Nie tylko wyrwa się z żydowskiego sztetla do wielkiego świata, ale także zdobywa w nim określoną pozycję materialną. Odnoszę wrażenie, że Zapolska wykazuje się zrozumieniem wobec Peruwianki, że darzy ją sympatią. Mimo to nie udało jej się uciec od nadania tej postaci antysemickiego retuszu. Do głosu dochodzi tu jeden z najbardziej elektryzujących fantazmatów związanych z Żydami, czyli pieniądze. Są one tematem rozmowy Peruwianki Frankowskiego. Kobieta, próbując przekonać Utracjusza do wejścia z nią w spółkę, zaznacza, że nie dość, że robienie interesów ma we krwi, to jeszcze doskonale zna się na ludziach i wie, jaką wartość sobą reprezentują. Z czego słowo wartość jest tutaj użyte w znaczeniu dosłownym, materialnym. Po naszemu, ja z handlowej rodziny. Ja pana otaksowała, jak w Lombardzie. Wiem, co pan jest wart, mówi Peruwianka. Jak pisze Zygmunt Bauman, wiązanie judaizmu i pieniędzy jest bardzo głęboko zakorzenione w kulturze chrześcijańskiej Europy. Rodzące się na przełomie wieków ogromne fortuny żydowskich burżuazyjnych rodzin podsycały zainteresowanie i budziły zazdrość. Stereotyp łączący Żydów z pieniędzmi jest niezwykle silny w zbiorowej świadomości, również do czasów obecnych. Zarówno literatura wysoka, jak i ta przeznaczona dla mniej wyrobionego czytelnika, pełna jest bohaterów żydowskich, których losy kręcą się wokół mamony i są przez nią determinowane. Temu stereotypowemu myśleniu ulega też Zapolska, która konstruując postać Peruwianki nie tylko nie ucieka od figury chciwego Żyda, ale wręcz ją powiela, uwypuklając takie cechy Tapady jak interesowność, merkantylne podejście do relacji międzyludzkich, stosowanie nieczystej gry w interesach. Choć z drugiej strony Zapolska podkreśla i zdaje się doceniać przymioty Żydówki, dzięki którym jest niezależna. Peruwianka jest tutaj kwintesencją kobiecej przebiegłości, determinacji, bez której kobieta, zwłaszcza Żydówki, nie miały szans na życie na własnych zasadach. Tapada przyjmuje męskie sposoby postępowania, odrzucając te, które powszechnie uważa się za kobiece. Używa języka tradycyjnie przypisywanego mężczyznom. Propozycję Frankowskiemu składa wprost. Widzą Państwo tutaj na ekranie, jak ta propozycja brzmi, w związku z tym nie będę jej czytała.
Kobieta na dodatek Żydówka mówi otwarcie nie tylko o planach, ale także łamie wszelkie obowiązujące w patriarchalnej kulturze konwenanse. Nieważne jaką rolę ma pełnić Frankowski, to czego Porubianka potrzebuje, to jego płeć w znaczeniu gender, bo tylko mężczyzna w tym zmaskulinizowanym świecie może prowadzić biznes i odnieść sukces. Oprócz wymienianych już wcześniej cech, takich jak bezwzględność czy brak sumienia dla Peruwianki, dodatkową zaletą Frankowskiego jest jego uroda. Dochodzi tu do odwrócenia ról. Piękne rysy twarzy, dzięki którym można coś załatwić lub uzyskać, były domeną kobiet, a pieniądze i bogactwo należały do instrumentarium, dzięki któremu pozycja mężczyzny była niezachwiana. Tutaj role się odwracają. Kolejny aspekt stygmatyzacji Żydówki dokonany przez za Polską wiąże się z językiem Peruwianki. Przejawia się on w stylizowaniu jej mowy na żydowską odmianę polszczyzny. To, co mówi Żydówka, wyróżnia się na tle wypowiedzi Frankowskiego przez sposób konstruowania zdań, odmienną normę gramatyczną, wymowę. Ujawnia się zatem na wielu płaszczyznach wypowiedzi od fonologicznej po semantyczną. Lektura dramatu nie pozostawia złudzeń, że Peruwianka w czasie rozmowy z Frankowskim żydłaczy. Najczęściej stosowanym przez pisarkę zabiegiem będącym jednocześnie przejawem przenikania się polszczyzny języka jidysz jest stosowanie takiej konstrukcji, która polega na używaniu zaimka osobowego jako części formy koniugacyjnej. Peruwianka mówi, ja panu wierzę, bo się pan będzie bał, że ja gęby nie, żebym ja gęby nie rozpuściła z tą bransoletką. Jakby się mój projekt panu nie nadał, to niech pan nikomu nie mówi, że ja jestem z naszych i z Galicji. Ja będę znowu Peruwianką. Zresztą i tak niedługo, bo ja wracam do Paryża. Ten przerost formalno-znaczeniowy w postaci nadmiarowego używania zaimka ja, stosowanie nieprawidłowych form przypadków, mianownika zamiast narzędnika, niegramatycznych form czasowników potęguje tylko odmienność postaci Peruwianki, ale także pokazuje, jak prostą, niewykształconą, choć brylującą na salonach Paryża i Nicei jest osobą. Język określa status społeczny kobiety, nie tylko jej przynależność etniczną. I teraz chciałabym tu przejść do krótkiego podsumowania. Za Polska, konstruując postać Peruwianki, kolejnej Żydówki w swoim dorobku pisarskim i teatralnym, nie uchroniła się przed stereotypami. Dotyczą one przede wszystkim wizerunku kobiety demona, prostytutki wyzutej z uczuć wyższych i łączenia Żydów z pieniędzmi, chciwością i handlem jako profesją, którą mają we krwi, co stało się jednym z najistotniejszych toposów antysemickiej propagandy. Kolejny fantazmat wiąże się z odmiennością żydowskiej fizjonomii, w tym języka, której proces medykalizacji rozwinął się na przełomie wieków wraz z rozwojem antropologii i medycyny na niespotykaną skalę. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że stereotypy te zostały osadzone w praktyce społecznej, której tak wnikliwą obserwatorką była pisarka i którą doskonale umiała rozpoznać oraz opisać. Dziękuję bardzo.